Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sato HD, a ze mną jest jak zwykle Marionka. Nieugięta Marionka, tak jest, i tak. Będziemy kontynuować misję w Saints Row, tak. No dlaczego miałabym się poddawać? No kurczę, to, że jestem kobietą, to nie znaczy, że będę się poddawać. Tak, słuchajcie, cieszę się, że wam live się podobał. Naprawdę to było super, jakby to uczestniczyliście i Sato wam to już na pewno powiedział w filmiku tak, swoim. Tak, ja mówiłem. Ja mówię już w tym, że naprawdę no, cieszę się, że byliście. Wsiadaj do samochodu. Za tobą samochód. A, tutaj już. O, sorry. I Sato oczywiście musiał mnie tradycyjnie przyjechać, bo jak już by nie było. Tak jest. Dobrze, prowadź. Dobra. Pozwalam ci prowadzić. Jedziemy. I oczywiście pozdrawiam użytkownika TheSim.pl, który też prowadzi swój własny kanał. Tak, tak mówi tak, drodzy. Tak. I nie martw się tą sytuacją, o czym mi pisałeś, ponieważ to wszyscy mają. Tak, prawda? Ja też. Więc tak. Najlepiej się trzymać z zarabianiem do momentu partnerstwa. Dokładnie. Dobra, jedziemy teraz prosto, tam gdzie nam każą jechać, a mianowicie do udaj się na miejsce rozpoczęcia akcji, a więc za dużo nam to nic nie powiedziało, a ja nie przeczytałem nawet co będziemy jej robić, ale prawdopodobnie będziemy jeździć z tygrysem, więc uważaj Mario. Tak. Bo wiesz o tym, że jak będziesz jechała wolno, to on będzie cię walił po twarzy ze swoich szponów i zabierał ci życie. No wiesz tak. Co, przydałby mi się taki lifting twarzy. Tak, a jak pojedziesz szybko, to nie będzie cię uderzał, nie? Lecz jeżeli uderzysz w samochód inny, to znowu się zacznie od nowa, nie? Także rozumiem, jest to on jest grzeczny, jak się grzecznie samochód prowadzi nie, i szybko. Jak się grzecznie i szybko, to znaczy niegrzecznie prowadzi. Dobrze, niegrzecznie, ale bezpiecznie, o. Okej, tak. Rozumiem. Czy dzisiaj jesteśmy za to kompletnie niegrzeczni? Zresztą, czy kiedykolwiek byliśmy tutaj grzeczni? Chyba nie. Ta gra odmurzcza, więc raczej nie. Nie ma takiej opcji. Ta gra po prostu jest... nie ma na to słów po prostu. Ona jest i inna nie będzie. Ach. Miodzio. Super. Dobra, my to sobie taką łaną landrynę niszczyć, no. Nie, no taka łuziowa będzie. Taka łuziowa pantera. Dobra, jedziemy tam. Jedziemy tam i bokiem. Nie. Pięknie. No w ostatniej chwili. Tak. Okej, dziś już jesteśmy blisko. To nie jest jeszcze ta misja, tak mi się wydaje, bo to jest w innym miejscu. Kurczę, już tyle razy zapowiadasz tego lwa. No to uważaj teraz, ty prowadzisz, ty chyba prowadzisz. Ja? Jedź. Rozwalaj wszystko i tak jak szczołki prowadzą. Dobra, okej. To jest ciężka, ja tego nienawidzę tej misji. Rozwalaj wszystko, wjeżdżaj na to wszystko. A, dobra. Bo to za co się dzieje, widzisz? Dobra, już wiem o co chodzi. Chodzi o to, że jak rozwalasz samochody, to ty nam sekundy daje, nie? Aha, w sumie rozumiem. Ja też mogę rzucać granatami, nie? Nie mogę, fuck. Ja nie wiem, dlaczego ja automatycznie mijam te samochody. Dobra. Tutaj skręć w prawo. No, pięknie. No daj się puknąć. I w lewo, pięknie. Tak. Tak jest, widzisz jak te samochody latają. I w prawo. Yeah. Fuck, 9 sekund. Shit. Nie zdążymy raczej. Kamery nie obróciłam, dlatego nie potrafiłam skręcić. Jeszcze raz spróbujemy, bo... Dobra, jeszcze raz, ale już... Wiesz, słuchaj, staraj się rozjeżdżać samochody, okej. A jak widzisz płomień na ulicy, który tam się jakiś pali, nie? Mhm. To też w niego wiesz, że wtedy jest duży wybuch. Za każdy wybuch dostajemy sekundy dodatkowo. Dobra, okej. No, powiem szczerze, ja nienawidzę tej misji i tego nie robiłem w ogóle w Saints Row pobocznie, jak przechodziłem grę. Wolałem sobie się rzucać, że tak powiem, wymuszać to odszkodowanie, prawda? Ja no, też to wolę. Wjedź w ogień, ale dobra, nie dało rady. Tam ci zresztą pisze, że plus 2 sekundy, nie? Wow, gdzieś mi kamerę uciekła. Mi też uciekła, nie bój żaby. Pięknie. I mówię, jak będziesz widziała ogień jakiś, to staraj się w niego wjeżdżać. Tam widzisz na ulicy, ogień przed tobą? Tak. I kamera oczywiście... O. Dobra, poczekaj, wjadę w niego. Postaraj się wjechać. Dobra. O! Widziałaś? Co się super. Dzieje? Super. Tylko jedź, bo 8 sekund. Aaaa!
Ja nie wiem, jak tu jest naliczany ten czas, ale nie za fajnie, nienawidzę tej misji, ja powiem wam szczerze. I ja też osobiście miałem problemy z nią, jak ją przechodziłem. Kurczę, 6 sekund. Skręć, pięknie skręca. Pięknie skręciłaś. Jeszcze tylko jeden checkpoint, jedź przy ciebie. Kurczę! Tak, jedź tam do tej... Chcę zdemolować jakiś samochód, dawać. Jedź do strzałki i wygramy. Ja. Tak, super. No widziałaś, że misja no w sumie nie była trudna, nie? Nie. Ale ona jest dla mnie uciążliwa, nie lubię tego typu misji i ja naprawdę niechętnie do niej podchodziłem. No i już dobrze, przeżyłeś, Sato, tak. Już nie musisz tego przeżywać. Udało się jakoś. Udało się. Dobra, no to słuchaj, robi następną misję, nie? A tutaj ukradnę tak. Jakiś samochód. Aha. A ja prowadzę. Ja prowadzę, prowadziłaś ten skuter, kłada. Ja myślałam, że będziemy się zmieniać co misję, raz teraz ja, no. Dobra, to ty teraz za chwilę poprowadzisz samochód. Dobrze, wsiadaj, teraz prowadź. Teraz już prowadź, bo idzie na misję. No, ale będziesz prowadziła na misji. Bo będziesz jeździła z tygrysem. Aha, super. Oby mi tygrysi nie zrobili z twarzy lifting. Miałem lekkiego laga przez chwilę. Dobrze, pięknie. Dobrze. O, jesteś... Zostawiam tobie dzisiejszym odcinku prowadzeniem. Dobra, i zobacz to, co tu się będzie teraz działo. To, co tu się będzie działo, to jest masakra. O, jaki ładny. Ja prowadzę? Tak, no mówiłem, że ty będziesz prowadziła. A skąd widziałeś? No jedź, bo widzisz tam zwierzęcy szał się. Yeah. Oh my god. Nie, ale to jest chore. Jedź. Nie widzę, no. Ja tutaj muszę uspokajać tygrysa, jak widzisz. Ale jest szok. Normalnie jestem zdziwiony. A ja go głaszczę, ale fajnie, ja go głaszczę. Wiedziałaś o tym? Ale gdzie mam jechać? No jedź, bądź, masz tylko jeździć. Aha, rozumiem, tak od punktu A do punktu tak, B. Tak, tylko jedź, żeby ten tygrys się nie wkurzył. Okej, okay, ja próbuję tylko kamerę złapać, bo mi kamera znowu uciekła. A mi ucieka cały czas, ja jej nie mogę ustawić. Już. Ja go głaszczę, żeby go uspokoić. A dostałaś. Dobrze. Wierz mi, że jak ja grałem, to nie musiałem go głaskać, nie? A teraz muszę go głaskać. O Jezus. Zupełnie to przypomina jak moją pionkę. Kurczę, no. Jedź. Zostaw Sato w spokoju. No. Jedź, kurde. Jadę. Będziemy mieli troszeczkę masaż twarzy. Ja nie rozumiem, o co tutaj mi wyskakuje. Ja kręcę kółkiem, znaczy kręcę myszką i mam jeszcze... A wbijać? Nie rozumiem tego. Nie! Ale zjechała! Głaszcz go. Dobrze. Ja próbuję tutaj ogarnąć sytuację kamerą. Ale ja nie rozumiem w ogóle... Wyjechać na drogę i oczywiście samochód nie zatrzymał. Sprawdź, gdzie spędzi tygrysa, potem delikatnie go podrap. Dobra. Ja pierniczę. No, come on! Może co za idiotyczna misja. To jest tak głupie. Dobra. Mało tego, jak ja zatrzymuję, zwalniam samochód, to samochód sam się podbija. To jest ciekawe. Ciekawe jest to, że rozjeżdżasz ludzi. I ale odwaga na mnie rośnie. O, spacjał, uspokój tygrysa. Ja pierdzielę. Czemu ja go biję? Nie wiem. Ale to jest hardcore. Zawsze go bijesz, zawsze go głaszczesz. Naprawdę to zwierzę dostanie pociek. Widzisz, odwaga nam urosła. I rośnie nam odwaga. Fuck. Rośnie nam odwaga? No urosła. Dobrze, teraz mam problem z kamerą, tak? Bo oczywiście sterowanie i myszka nie idą mi w parze w tym momencie. Poprowadzę jedną ręką. No, come on. Dajesz, bo odwaga urosła. Jedź. Jadę. Słowo, będziemy uspokajać tygrysa. Dobrze. Zaśpiewaj mu coś. Ja tutaj go głaszczę, go drapię tam, gdzie go swędzi. Zaśpiewaj mu coś. Ja nie umiem śpiewać. No jakąś kostankę. Pięknie, udało nam się. Mamy trochę mniej niż połowę. Ja rozumiem, czyli to jest misja naprawdę współpraca, ponieważ ty jedziesz, a ja muszę go drapać.
Naprawdę! Muszę go uspokoić, fuck! No i zobacz, z jednej strony go drapię, żeby miał fajnie, a to z drugiej... Pilot! Success! Fuck! Ja się nie przerodziłem tak tej... Nie tak chcę! Boże... Nie, ta kamera mi dobija. Ja po prostu ale jedź, proszę cię, gubię kierunki! Gdzie bądź, jedź gdzie bądź, proszę cię. Chcę przyjechać. No. No dobrze, no dobrze, dobrze. Jedziemy chodnikiem. Whatever. Jest, zajczyło. Jest, wreszcie, Boże. Ale ta kamera mi dobijała, dziwnie uciekała. Ja ci mówiłem, że ta misja będzie ciężka. Chociaż ja nie wiedziałem, że ja będę musiał go drapać. Jak tam twoja twarz? Nie, moja dobrze, to ciebie gryz. A właśnie dzisiaj masz kamerkę? Nie, nie ma dzisiaj kamerki. Nie chciałbym się jej podłączyć. Nie chciałbym się jej podłączyć, naprawdę. Mam problemy z podłączeniem kamerki. Oj, rozumiem, że mam powalić policjanta. O shit. No dobrze, dobrze, pobijam. Dobra, ja go pobiłem już. Dobra, chodź do samochodu jakiegoś. Oj, a, już zapomniałam. Wziął mnie, rozjechał. Dobra, ja sobie go wezmę. I następna misja, prawda? Następna misja! Tak! Pięknie. I jedziemy. Czemu nas policja goni? Nie wiem. Co zrobiłaś? Nic. Co ty pobiłeś policjanta? Oj tam. Raz nie zawsze, dwa nie często. Tak. Spoko, już nas przestaje gonić. Sadza grzecznie jeździ. No ja bardzo grzecznie jeżdżę. Jak widać. W ogóle ten wóz jest tak ciężki do, że tak powiem, manewrowania. Widać, koła się tak ruszają jak w wózku takim typu barek. Gdzie można wozić alkohol na kółkach. Dobra, no spoko, może być i tak. O, pięknie wślizgnie. Ja taki miałam barek. Miałeś taki? No, super, ale wiesz, że to super, on miał dwa piętra. Jak się pozdejmowało te wszystkie karafki, te wszystkie te, nie wiem, filiżanki, to mógł służyć jako stół operacyjny dla mojej maskotki. Tak, no, czyli norma. Norma. Dobra, co się dzieje? Dobra, wsłuchamy teraz, co się dzieje z naszym panem. Bo przeszliśmy jego wszystkie testy odwagi, nie? No, to jest dobre. Że też ja mam takie słonictwo. Super. To jest naprawdę, to jest jedna z genialniejszych reakcji. Nie, czy takie słowo jest genialniejszych, ale mniejsza z tym, whatever. Ojej, ta gra po prostu niszczy umysł. I wiesz, że skończyliśmy misję, nie? No i właśnie, no i gdzie teraz jesteś? Czy z powrotem? Następną misję bierzemy. Dobra. A nie, ty jedziesz? Bo ja chcę jechać. Ja mam prowadzić, czy ty? Ja chcę jechać. Dobrze, to ty prowadź. Wiesz, że dostałaś w głowę i nie umarłaś, nie? A dlaczego miałabym umrzeć? No, realistyka, proszę panią, jakbyś dostała z pistoletu w głowę, no raczej byś nie żyła, nie? No, dzięki, że mi powaliłeś po głowie, dziękuję ci bardzo. Czuję się zaszczycona. Myślisz, że przez to stanę się mądrzejsza, tak? Nie, po prostu ta gra odmuszcza. No nie, masz rację, nie. Ach, ten drift. I teraz jeszcze uda się to zrobić? Nie uda się, patrz to, co się stanie, jak driftujesz. Tak ty nagle rusza. Ty się ślizgasz bokiem. A czym się różni drift od ślizgania się bokiem? Ale ty po prostu... to jest tak jak prostopadle samochód by stał, a ty byś go popychał innym samochodem. No. A drift to jest co innego. Że na zakręcie się ślizgasz. No. Wiem, bo przecież tworzyłem Forcy Motorsport i to ciężko tam się tworzy, nie wiem. Jak ktoś grał, to pewnie wie o czym mówię. Próbowałem zrobić samochód do driftu i nawet szukałem kombinacji w internecie, jak trzeba obniżyć zawieszenie itp. itd. i ciężko to się robi, naprawdę. No, ciężko. Trzeba dobrze samochód wyważyć. No nie tylko o samo wyważenie chodzi, wiesz? Bo nawet... Wiem, no oczywiście, że o podzespoły, wszystko.
Wow, minęliśmy. Ten samochód nie jest za dobry. Nie, no, ale dzisiaj jeździsz jak... Nie, ten samochód nie jest za dobry, od razu mówię. Nawet się rozpędzić nim nie mogę. No właśnie widzę. Jak babcia. Nie obrażaj mnie, proszę cię bardzo. Jadę po swojemu. Ale zobacz to, za to on ma siłę przebicia i zacisnę z tym samochodem. Dobrze, a masz chociaż klakson? Nie, nie mam. Ups. A wiesz, że ja ostatnio w Saints Row stuningowałem straż pożarną? Super. Tam wszystko da się stuningować. Wszystko, co może wjechać do tego, dalej jak się nazywa. Do garażu z tuningiem. What the fuck? Wow, co się to stało? Czemu on przyjechał przeze mnie? Nie, ale no kurczę, no to bez przesady. Ja tego grata już nie biorę. Co chciałeś? No bo on jest fajny, on jest masa. Masa, masa. Tak, to jest tak samo, jakbyś tirem przypieprzyła w malucha. No co przeżyje? Co będzie miało mniejsze obrażenia, tir czy maluch? Niech będzie tir. No. I oto ty tu wchodzi w tym samochodzie, tylko że on ma strasznie słaby silnik. I przyspieszenie, i w ogóle wszystko. Ale sama masa to jest wow. Chociaż uważam, że przeżyłabym, tylko to byłaby inkarnacja w innym ciele. Tak, tak, inkarnacja. A, może bym się obudziła jak ten kierowca tej rano. Albo jako wiewiórka. Tak. Albo rybka. Albo nie daj Boże, myszka, która ma być zjedzona przez węża. A ty jesteś słoniem, który się boi myszy. A, to jest za logiczne, typę. Jedź, 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 jedź. Mam jechać? Dobra, nie, to dobra, to ja pojadę. To ja pojadę, bo widzę, że mogłaś wyjść. No, mogę wyjść. A ja nie mogę, więc jedź, 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 prowadź, prowadź. Dobra, to ja prowadzę, okej. Okay. Tak, GPS pokazuje, nie? Wiii! Fuck. Dobrze, czy ja dobrze jedę? Nie, nie, nie dobrze, je, dobrze jedziesz. Nie dobrze jedziesz. A widzisz, że wszyscy do nas strzelają, nie? O, widzę! Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, nie tam. Gdzie jest ten zakręt? No tu jest, za chwilkę. Tutaj między domami jedź. O Boże, ja mam... Nie, ja mam problem z tą kamerą, myszka i... No, jest, wreszcie. Dobrze, mam nadzieję. Do tego musisz się przyzwyczaić, byś musiała pograć. No właśnie, muszę się przyzwyczaić. Pograć tak sama troszeczkę, żeby się przyzwyczaić. Tu jest, skrótami. Tak, 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 jadę. Lewo, 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 lewo. Lewo! Oh my god, my god, my god, my god! Te lasery mnie oślepiają. Nie! Oh my god. Czemu ja go nie mogę zabić? O, zabiłem go wreszcie. Skręt! O Jezu! Co to było? No, 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 wybacz, ja mam Need for Speed Run. Ale tam mamy się zatrzymać, ej. Cofnij gdzie? Się, cofnij się, cofnij, cofnij, cofnij. Jeszcze, 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 jeszcze. Tam jest punkcik, jak zauważyłaś. No zauważyłam, tylko teraz, kurczę. Cofaj, cofaj, tylko cofaj, cofaj tylko. Cofam, dobra. Dobra, dobra. O to ci chodziło? Tak, tutaj wyjdź, bo tu musi do tego dojść. Dobra, to ja wychodzę. Tylko postaraj się ich wszystkich tu zabić, bo kurczę. No z tym no. Jest Saigon tutaj. Widzę. I tutaj będę strzelać tu z tej snajperki. Siedzę tam. Nie chciałabym zginąć. Czekaj, wiesz co? Wejdź do samochodu. Wejdź ty do samochodu. Słuchaj, wejdź do tego samochodu. Już, czekaj, spróbuj zestrzelić helikopter. No to nie próbuj, bo nie zestrzelisz go taką bronią. O, ja pierniczę, szkoda. No, dlaczego ona nie chce iść? No, co jej się stało? No. Ach, zginęłam. No właśnie, właśnie, właśnie. Już idę ci pomóc. Tylko wstanę. Wstanę. Okej, dzięki, dobra. Dobra, przywróciłem do życia. I chodź wsiąść do samochodu. Dobrze, idę. Do tego tutaj, co stoi. Widzę, jakie tatko wybrałeś teraz. Kurczę, no czemu on mi pali no laserem w plecach? To nie jest laser. To jest tylko celownik, wiesz? No ja wiem. No właśnie. Tylko mówię, dlaczego nie pali. I teraz, teraz wysiadaj. Ochraniać mam ich. Strzelaj do wszystkiego, co się rusza. Dobra. Łapcie to. Jeszcze to może. Ha, 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 ha.
Co to jest żądny krwi? Tak. O, policja też przyjeżdża. No tak. No to jak ku. Dobra, wsiadaj do samochodu, wsiadaj do samochodu. Wsiadaj już, do samochodu. Sorkam. Wsiadaj do samochodu, bo później nie będzie tego samochodu. Wsiadaj. No, przecież wiem, że tu jesteś za mną, nie musisz mnie popychać. No wsiadaj, no to szybko wsiadaj. Dobra, jedziemy. A co ja mam zrobić? Przecież my zabiliśmy go, nie? Czy nie? No. A, mimo rozwoju, że te samochody jest, dobra. Otko, a. O Jezus. Sam się przejmę. Tak, bo musimy rozwalić ten samochód jeszcze. Po prostu policjantów musimy rozwalić jeszcze. Dobra, i teraz siadamy do samochodu. Teraz siadamy. Bo musieliśmy zabić policjanta po prostu, wiesz? I to jest takie gówno, że szok. Nienawidzę tej misji. Po prostu mam nadzieję, że zaczną się normalne misje. Wsiadaj, Zimos. Jedziemy. No już, chciałam strzelać. No strzelaj. Gdzie oni są? Z tyłu pewnie. Jak widzisz, jedziemy bez kół. Znaczy z kołami, ale bez opon. Dlaczego nie mogę zabić ten helikopter, no? Dobra, jedziemy tutaj. I teraz tutaj. I tutaj będzie to samo. Wysiadaj z samochodu i ochraniaj tego kolesia. Dobra. Łap granata. Sweet. Nie mam czegoś lepszego. Dobra. Jest, udało mi się zabić. Wsiadaj do samochodu. Boże, co to jest jakaś inna misja? Wsiadaj do samochodu, bo on jest. No wsiadam, tylko że to później nie pamiętam, jest, że to no działa. Tak, bo on jest dealerem, wiesz, i sprzedaje teraz narkotyki. A my mamy go osłaniać, bo wszyscy za te narkotyki, wiesz, chcą go zabić. Rozumiem, a myślałam, że chcieli spróbować. A może i tego nie wiem. Kurde, samochód ciężko mi skręca, mam tylko jedną oponę. Jeszcze tylko jedna taka akcja i koniec misji. Jej! Okej. Okay. Jedziemy i teraz to będzie tutaj. What the fuck. Dobra, wysiadaj i znowu walczymy. Dobra, idziemy gdzieś tutaj. Świetno, ja cię lalka zabiję. Spoko, jak się tutaj zabijam. Uciekaj, bo wybuchnie! Fuck. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej. Słuchaj, jak samochód cię pali, to znaczy, że wybuchnie, okej? Okay? Ja tam to tylko tyłu strzelam. Dobra, słuchaj, bierzemy samochód jakiś. No, jak chcesz brać, skoro ty płoniesz? Dobra, ja wezmę. Wsiadajcie. A nie, do tego nie wsiądziemy, fuck. Chodź do tego. Już. Jesteście? Ja podjadę jeszcze. Dobrze. Siadaj szybko. Wpada. Zimos też siadaj. Wsiadaj, Zimos. No. No. Ona wsiadła i wysiadła, no. Tak, widziałem. No Zimos też. Wysiadł, ja pik debil. Nie, co za jakieś bugi na serwerze, no. Wsiadaj, Zimos, jedziemy. Dobra, i go odwozimy już z końca misji. Dobra. Na pączki poszłeś, tak? No nie, bo to tutaj mam go przywieźć. Super. Okej. Daj, wysiadaj. No co jest, okej, okay, no. Dzisiaj też nam jakoś szybko idzie. Są takie lekkie problemy, ale idzie nam szybko, nie? Tak, spoko. Mamy dzisiaj, że tak powiem, dezorientację, ponieważ tygrys nas trochę poprawił. Tak. Dobra, słuchaj, bierzemy samochód, jedziemy na misję. Spuchła mi twarz. Bierzemy samochód, jedziemy na kolejną misję. A ty gdzie tam biegniesz, proszę panią? No do ciebie. No okay. Ten zawsze musi mnie powalić. Okej, okay. Eskorta. Obawiam się jednego, że znowu będziesz musiała kierować. Obawiasz się? Nie, źle powiedziałem. Chodziło mi bardziej o to, że znowu będzie taka misja ze eskortowania, a nie lubię tego. Ojej. Tak. Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmiennika. Jak chcesz, ale ja ci mówię szczerze, że nienawidzę tych misji, na przykład eskortę. Powiem tak.
Fajne misje były na początku, kiedy ich musieliśmy uwalniać, prawda? Na przykład z tą kulą, co tak spadała, nie? Kojarzy, co zmiażdżyła kolesia? Tak, pamiętam, to było to fajne. To są fajne misje, a tutaj to jest takie wprowadzenie, to niczego do fabuły nie wprowadza, wiesz, te misje teraz. One są ale, ale musimy je przejść, żeby to no, zrobić, tak, musimy je przejść, no oczywiście. I dlatego, no już się nie mogę doczekać, na przykład, kiedy będziemy ratować... Jedź samochodem. Nie chcesz wiedzieć, kogo ty tutaj, ale jedź tak spokojnie. Nie chcesz dobrze wiedzieć, kogo ty będziesz teraz wozić. Będziesz wozić panią lekkich obyczajów z facetem. Ej, cofnij się. No właśnie minam tak, ten Tak. Bo będziesz woziła faceta i panią lekkich obyczajów. I one z tyłu będą coś robić, a trzecia osoba będzie to nagrywać. Po prostu film fajny będzie. Dobrze, muszę tylko sobie kamerkę ustawić i już, dobra. Gdzie mam teraz jechać? Gdzie bądź jeździ. Jeździ, gdzie bądź. Dobrze, tylko... No, Kojeć. No, odsuń się ty gracie, on no. Się nie odsunie, lepiej cofnij. Że co za inteligencja. I ocieka od tych, tych furgonetek, wiesz? Dobrze, postaram się. Słyszysz te dźwięki? Mhm. No, także nie muszę ci tłumaczyć, co jest kaman, nie? No, wiem, o co chodzi. Szofer, który... milczy. Tak, bo to jest naprawdę... To są misje żenujące. No, nie lubię tych misji po prostu, no. To są takie na wprowadzenie, na pokazanie tych mini misji. Ale zaraz będzie koniec, nie bój żaby. Jeszcze zabić cel musimy. Jedź, cofaj. Jedź do tego celu. Cofnij. Dobrze, cofam. Okej. Wiem, że tutaj jest problem. Z kamerką, żeby wycofać. Tak. No, i się zablokowało ściany. To no, jest piękne. Jedź. Tylko, no, żeby kamerka się blokowała. Gdzie to było? Skręć tutaj, dobrze jedziesz. Dobrze jechałam? Tak, dobrze jedziesz. Jedź. Dobra, a już wiem, dobra, to już po prawej jest. Ja. A, SD, dobra. No Boże, co i postaraj się przejechać tego kolesia lub coś. Dobra, wysadź klienta i cofaj. Cofam. No jedziesz do przodu. Shit, pomyliłem się, przepraszam. Dobra, cofaj i wjedź do tego punktu, co tam jest. Dobra, zawróć. Aha, dobra, no wjedź. Wjechałam. Nie wjechać. Ten punkt jest 8 metrów od nas. Nie, bo zobacz, on tam jest, gdzie teraz spójrz przed siebie. Dlatego przyjechałam. Tak, bo on jest tutaj w tej uliczce. Oh my god. Gdzie on jest? A chyba, że on jest na to on jest tutaj w tej uliczce, halo. No teraz o, jest dobrze, teraz jest dobrze, okej. Okay. Dobrze, no. Fajnie. I mam nadzieję, że wreszcie się porządnie misje zaczną, bo to mówię, teraz widzisz... Nie, ta misja była po prostu... Eskorta ukończona i spójrz. I ci napiszę zaraz, że masz odblokowane... O, eskorta, odblokowujesz dodatkowe akcje eskorty. Tak. I każde misje, którą robiliśmy, czy z tym tygrysem, czy z tym, co na początku jechaliśmy, co wybuchało wszystko, każdy ten kład, nie? To wszystko nam odblokowało dodatkowe rzeczy, to jest gówno dla mnie. Tego nie powinno być w tej grze i dopiero teraz się zaczynają fajne misje. No to dobrze, ale już jesteśmy na fazie dobrze. Tak, więc bierzemy... Gdzie jesteś? Bierz jakiś samochód. Chodź, właśnie jakiś samochód weźmiemy i jedziemy, bo teraz się naprawdę zaczynają fajne misje odnoszące się do fabuły, a nie jakieś tam... Bo z nich nic nie wynikało, wiesz, z tych misji. No. Ale walisz w to E, nie? No tak. Jedźmy! Tak, jedźmy. I mam nadzieję, że wreszcie będzie jakieś strzelanie, takie wiesz, porządna misja, bo... Ale jednak sterowanie samochodem to tutaj nie jest Need for Speed Run. Nie, tutaj powiem tak, że tutaj sterowanie samochodem jest do niczego nie jest podobne. Tutaj ma własne sterowanie i powiem ci szczerze, że grając pierwszy raz w Saints Row'a też miałem problemy, żeby dobrze jeździć w tej grze, ponieważ... Te samochody tak jakby ślizgają się na tej nawierzchni, one nie, że jadą tak, po niej. Tak, jakby się przesuwają jakoś w ogóle. Tak. To jest prawda, ja się z tym zgodzę jak najbardziej, ponieważ, no mówię, tak jak grałem za pierwszym razem, też miałem problemy z tym. Ale to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, po prostu byś musiała, no nie da się ukryć, pograć
tak trochę sama, wiesz, żeby przyzwyczaić się do tej jazdy. Bo no ja jeżdżę tylko dlatego tak dobrze, bo wiesz, 4 razy przeszedłem tą grę, nie? No ja wiem, a teraz przechodzisz no. 6. albo 5. Nawet nie wiem, który raz przechodzę. Bo jeszcze było kupę razy... Przy znaczek prawie przegapiłeś. Nie, no tutaj jest. O. Jest. No i jest. Jaki pop art. Tak, zobaczmy co będzie dalej. Co to jest? Do piachu. A pamiętasz, nie, że jedna ta bliźniaczka już nie żyje, nie? Tak. No. Nie będę ci zdradzał fabuły, ale będzie fajnie się teraz działo. Więc nie zdradzaj fabuły. Nie zdradzę. Ale mogę ci powiedzieć, że dopiero teraz się akcja zaczyna. Będzie bardzo dużo strzelania do osób, które biegają. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Bo wiesz o tym, że teraz zakończyliśmy misję, nie? Tak. Weź następną. I... Tylko nie pamiętam czego... Kurczę, gdzie? Nie, ten tutaj nie ma wyjścia, wiesz? Kurczę, tam jest kuchnia. Gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Gdzież? Idę. Tu, tutaj. O, i ja otwieram drugie drzwi. Nie. Fuck. Tu w dół. Kurczę, widzisz, ja też się pomyliłem. O. No. Tutaj. Mi zasłoniły. Dobrze, idź dziewczko. I w dół. Kurczę, co no. Pan mieszka. A tak, jak jasno jest, jaskrowo, nie? Przez chwilę. Tak. Słuchaj, tak jakbyś był po kroplach za tropiną. Ale fajnie to wygląda. Mi się na przykład podoba takie coś. Dobra, my jedziemy. I jedziemy, bo widziałeś jaka misja znowu jest, nie? Tak. U tego pana będziemy mieli tylko takie misje, więc z tym się nie przejmuj. Czy ja się tej grze czymś przejmuję? Absolutnie nie, ja się dobrze bawię. Chodzi o nazwy, wiesz? O, na przykład ja sobie podejdę. Widziałeś? Lale, dmuchane. I słyszę ten świst, nie? No skoro musisz. Ja. Nie, no to jest chyba najbardziej porąbana gra, w jaką kiedykolwiek miałem przyjemność grać. Chyba nie znajdzie się na mojej liście jeszcze bardziej porąbana gra. Nie ma. Znajdzie się. Jaka? Saints Row 4. No, ale jeszcze nie grałem w nią, a ja mówię, że dotychczas, nie? Nie no, przecież ja się śmieję. A ty grałeś jakąś poważną taką grę? Poważną? Znaczy poważną w tego stylu grę, właśnie niepoważną, sorry, źle powiedziałem. Była taka gra. Dobra, powiem ci z tylko. Z takim detektywem podrywaczem, coś takiego. Aha. I teraz wojsko jest w mieście. Teraz już nie będzie policji, teraz będzie wojsko. Także teraz trzeba się pilnować, bo wojsko ma lasery ogólnie, nie? Pistolety laserowe. Dobre jest to, że te pistolety nie mają magazynku, wiesz? No. Czyli ja nie, ano, amunicja bez końca. Tak, tylko mogą się przegrzać. Czyli nie możesz cały czas strzelać, musisz po pewnym czasie przestać strzelać, żeby wiesz, pistolet za się... to? Co? Zamilcz. Aha. Dziękuję. So what, I pretend to be an eccentric billionaire? Kind of. I'm gonna auction you off as a sex slave. Fuck that. Quit being a bitch and get in the van. Okay. Dobra, tylko nie przestrasz się, jak się obudzisz. Dobrze. Tylko tyle ci mogę podpowiedzieć. Ach, powiedziałem, że tam będzie wszystko chcesz zdradzać, no. Nie, ja zdradzałem tylko odnośnie tej broni, nie? Ja wiem. Miami był najbardziej, stan Miami na Florydzie był najbardziej miastem bardzo korupcyjnym, narkotykowym, bo tam jest daleko Kuba. To, żeby z tym walczyć, musieli stworzyć mini wojska. Super! Widzisz to, ale... Nie, oprócz... widzicie, Marianka stoi jako całość, tak jak Pan Bóg stworzył. Ale oprócz tego jesteśmy pijani, nie? Dlaczego my się tak tutaj znaleźliśmy? No bo zostaliśmy wykorzystani. Rozumiem, a
Dobra, czyżby ja z tobą, my się wykorzystaliśmy? Nie, to ktoś nas wykorzystał. O, pa, jaki pijany jestem. Oh my god. Dlaczego ten ty jest, tu chodź, biegniemy tu. I bierzemy pistolet. Bij ich. Bierz pistolet. Mogę z pisem, taka nietrzeźwa, że nie mogę. Taka nietrzeźwa, że nie mogę. O fuck. Dobra, ja podejdę tutaj się. Nie powiem co zrobię. No. Założysz majteczki? Nie, spójrz na mnie. Widziałaś czy nie widziałaś? O. Ta gra jest chora i teraz strzelamy. Okej, okay, przeliczę. I facet przeszedł przez drzwi, ciekawe. Ciekawe, tutaj nic nie ma w tym pokoju. Ile on tych strzałów na siebie przyjmuje? Ja mam jakąś głupią spluwę. O Jezu, jeszcze się położyłem. Ja też. Dlaczego się kładziemy w tym samym czasie? No bo to jest filmowo zrobione, wiesz? Wiem. Jakbyś grała sama, to ty tylko byś strzelała, mnie by nie było. Przepraszam, jestem strzelam w ciebie. Oj tam. Ups, mi się życie kończy! Kończy mi się... Fuck, wiem, ale ja muszę też zagrać. Ale nie wiem komu się, mnie też się chyba kończy życie. Ty już nie żyjesz. Poczekaj chwilę, to cię uratuję, tylko poczekaj chwilę. Ale powiem, że tobie się kończy życie. Tak, ale ty też, no nie za wesoło stałaś. O kurczę, no ty chamie. Wszyscy są tacy piękni, o czym ty mówisz, co? Bo to był kobiety głos i powiedział, wszyscy jesteście tacy piękni. No tak. No nie słyszałaś w grze? Ta gra naprawdę jest chora. Fuck, gdzie mnie ze snajperki do mnie strzela się? No, jest, wreszcie go zabiłam. A ja tutaj zabiłam specjalistę. Jest jakaś... No, tańcz dziewczyna, tańcz. Tańcz dziewczyna. Najtrudniej mi zabić czasem tego faceta. Słuchaj, chodź do góry, bo mamy następny cel. Gdzie jesteś? Tutaj, chodź, spójrz. Dobrze. Ale przynajmniej dobrze, że cenzura jest. No. Bo jakby nie było, to dopiero by było. W Ameryce co do tego takiego listy nie doznasz. W Ameryce? Tak, w grach publicznie. Mogą się tą formą bawić, ale nigdy golizna nie kurczę, będzie, wiesz. Nie ma tutaj, idziemy dalej, bo nie, gdzieś mamy dojść. Kurczę, ja tutaj nie mogę wejść do tych drzwi, co wszedłeś. Jak nie możesz wejść? Nie mogę wejść. No nie, ja tam nie wszedłem, chodź, do góry, bo to nie tutaj. A, no to mogłeś powiedzieć, że do góry. No do góry, no. Tak, widziałem drzwi, po prostu ktoś wchodzi, myślałem, że ty. Jesteśmy w jakimś dzikim centrum? Czekaj, bo na dół chyba musimy zejść, wiesz? Znowu? Tak, znowu. Pomyliłem po prostu się. Ktoś do mnie strzela. Dobra. What the fuck, ale i tutaj jest! A ty jesteś na dole? Tak, zejdź na dół, wyskocz przez barierki, obojętnie co i pomóż. Bo tutaj ich naprawdę dużo jest. Jeszcze przeładowuję, no brawo. Brawo, Janek. Super. Próbuję cię znaleźć po mapie. Dojdziemy gdzieś, czy dajcie widzę. Dobra. Jestem. Ja sobie zwiedzam przy okazji. Oj, tutaj musimy iść, widzisz? Idę. I tu na dół. Na pewno będzie doskonale. Cokolwiek się stanie, na pewno będzie doskonale. Na dół jeszcze. Tak, będzie super. Zwłaszcza, że... Wiesz, bo cię nie widzę. Gdzie ty jesteś? No. A, tam, dobra, minęłaś mnie, nie zauważyłem cię. Jestem na dole samym. Dobra, i tu teraz wchodzimy, tu idziemy. Dobrze. Dzień dobry, my tutaj przyszliśmy posprzątać. Inspekta handlowa. My przyszliśmy posprzątać ogólnie. O, tutaj jakieś zadanie muszę wykonać? No, chodź to. Dobra. Bo teraz wszystkie panie lekkich obyczajów zostaną uwolnięte. Dobrze, uwolniłam. Bo spójrz, tutaj za kratkami się widzisz? Tak. Jak świecisz latarkami, to widzisz.
Idziemy dalej, idziemy dalej. I teraz tu są... What the fuck? Pięknie. This is beautiful. I teraz te, co nas, co uwolniliśmy je, nie? Tak. One są z nami. One z nami walczą. Wiem, o co chodzi. I to będę ja, O, pięknie. Przeskoczyłem. No, ale musiała mieć widoki. Na pewno miała. Niezapomniane przeżycie. Tak. To tak jak w tej grze, co ci pokazywałem ostatnio, nie? Kiedyś tam. Ten ma niezapomniane widoki i przeżycia. No, zwłaszcza, że ja go zatukłam. A zobacz tutaj tą panią. Chodź, spójrz tutaj tą panią. Widzisz ją? Gdzie? Cofnij się, tutaj za kratami. Po drugiej stronie, za tobą. Za tobą, za tobą. Ojej. Ojej. Coś mi się wydaje, że ona nie jest panią. Może się na nim znęcali. Tak, tak, na pewno. Co mam z nim robić? Nic? Nie, chodź dalej. Tutaj. Dobrze, widzę. O, i teraz nie wiem, czy się za. Ja. Gdzie mnie strzela się tu? Drzwi mi! Drzwi, odsuńcie się! Co to ma być? Wyłącz zabezpieczenia, ja idę wyłączyć zabezpieczenia. Dobra, teraz ty wyłącz, przy tym ja coś wyłączam. Tak, tylko przeładuję magazynek. Dobra, albo ja już to zrobię. Dobra, to rób, to ja tutaj osłaniam cię z tyłu. Dobrze, już zrobiłam. Zabij wszystkich członków jutrzenki i chodźcie do mnie, moje dzieci! Pięknie to zrobiłeś. Dzięki. No, za komplement. Nie, bo tak się rozłożyłaś koło mnie. No. Jakby to nie zabrzmiało. Jakby to nie zabrzmiało ogólnie. Ta gra jest chora. Eww. Dobra, i idziemy teraz do tego miejsca, gdzie tam jest pokazane. Kwadracik. Za tobą. Tak, tutaj, tędy, tutaj. Marioka. Tutaj, dobrze. Tutaj, tędy jest. Tutaj. Ja myślałam, że tamtędy. Ja też na początku się myliłem. O. Tylko widzisz, co ale widzisz, co koleś ma, nie? No widzę. Dobrze, że mieli worki na śmieci. I prowadzimy samochód. Strzelaj mu w głowę. Mam problemy. Dobra, ja podbiegnę od niego. Wiesz co? Ja już wiem, co zrobię. Nie! Uwaga! Granat! Uciekaj! No to było niepotrzebne, ale udało się, dobra. To było, na serio, to było niepotrzebne, bo mógł go zabić już. Ale zabiłaś go, no dobra. Byłaś lepszy ode mnie w tym wypadku. Dzięki. Nie, bo tam, wiesz, jak ma ten znaczek zapytania, nie? Widziałeś ten znaczek zapytania nad nim? Tak. Czy wykrzyknik, co ja gadam, wykrzyknik. To wtedy wystarczy, że do niego podbiegniesz i naciśniesz F, wtedy ty dajesz mu granat do ust i go momentalnie zabijasz, nie? No, właśnie zauważyłam. No. Słuchaj, udało się przejść tą misję i mamy kolejną chatę. To jest nasza chata jakby, co? A ty chodzisz ze swoją dziecinką. I jesteś ubrany! Ty też, także się nie martw. Dobra, słuchaj, jedziemy jeszcze na misję? Już tylko zaczynam na chwilę sprawdzę czas. Tak. 43 minuty. No to jeszcze jedną, chodź no. Trudno. Dobrze. Trochę dłuższe będzie, nic się nie stanie. No. Tylko właśnie. Ja wezmę limuzynę, jedziemy limuzyną. Dobrze, a to dziecinkę też sobie porzucił dziecinkę, no. No porzuciłem, no co miałem zrobić innego. Tak, i to będzie fajna misja, to będzie genialna misja, wierz mi. Łódź z... Widziałeś jeszcze mnie? Mam tam, wykonam go sam, jutro po północy. To będzie tutaj taka rzeź, to będzie tak fajnie się biło. Znowu będziemy pływać łódką. No na pewno, mam nadzieję, że znowu nie będę miała problemu z skoczeniem do łódki. Oj, tam ze wskoczeniem. Wystarczy, że nawet jeżeli nie trafisz, naciśniesz raz E, to wejdzie ci, nie? Wiem. To mnie wyłowisz. I będę złotą rybką i spełniłem ci trzy życzenia. Oj, chciałbym trzy życzenia, chciałbym.
Jakie? Pierwsze, nieskończoną ilość życzeń. I to by było ciekawe wtedy. Ciekawe, czy rybka by to spełniła, nie? No. No i drugi, a potem to już by nie ma dwóch życzeń, tylko nieskończoną ilość, więc wiesz, życzyłbym, czego by chciał. No właśnie to tak. Jeśli taki paragraf rybka by miała. No nie, no słuchaj, no według wszystkiego, no to rybka miała nie osiągnąć, znaczy wszystko mogła spełnić, nie? To czemu by tego nie miała spełnić? Żeby mieć nieograniczoną ilość życzeń. Musiałaby to spełnić. No nie byłoby. No who knows? No nie byłaby wtedy złotą rybką. Była srebrną, bo tak. By oświała. Była marną podróbką. Okej, okay, ale słuchaj, ta limuzyna też za szybka nie jest. No trochę jeździ jak czołg. Oj, czołgiem jeszcze tu nie jeździłaś, ale jeździłem. Czołg jest szybszy. Nie, no jeździłem czołgiem. A no tak, w sumie tak. A jest jeszcze jeden czołg, wirtualny. Taki z klocków stworzony. O, to fajnie, no takim to bym się chciała przejechać. Kacigrego. No nie, takie niebieskie, z takich niebieskich klocków jest stworzony. Nie, jak to ci opiszę, byś musiała go zobaczyć sama. On też jest fajny, wirtualny. Ach, ja się nie mogę doczekać epidemii zombie. Bo najśmieszniejsze jest to, że będzie epidemia zombie, nie? I my będziemy musieli wejść w tą epidemię. No to wiesz, może pomyślimy o jakimś stroju na ale Halloween, skoro zombie, no to wiesz, no to my też się przebierzemy za kogoś z trupu. Spoko, zobaczysz sama, będziesz mogła się ubrać jak chcesz, masz wolny wybór, tylko chyba nie ma takich strojów w sklepie, wiesz? To jest problem. Szkoda, że sobie nie można zaprojektować. Tak, Simsak. A właśnie, jak tam u ciebie Simsy, bo coś wspominałeś, że będą, nie? W Simsach, no właśnie nie wiem, no znaczy uzgodniliśmy, że Simsy, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nie puścić, czy jeden odcinek, więc mi na zobaczyć, jak to pójdzie, no. No to bo spróbuj, jeszcze spróbuj tam, co masz ochotę i jak ci nie pójdzie, no to... Nie, znaczy nie to, że nie pójdzie, no. Nie, tu chodzi... Nie, problemu. Nie, tu chodzi o akcję właśnie w tym grze, żeby to nie chodzi była o to, zanudna. Żeby w końcu zaczęła się po prostu... No o tym mówię właśnie, żeby nie była za nudna, bo jak tak nudna jest, to wiesz. No właśnie, ten Wiedźmin jest taki mniej dynamiczny niż dwójka, jak sam mówisz, bo też właśnie oglądałam filmiki. Chyba źle wjechałem. No chyba tak. Wyjechałeś od tyłu. Dobra, no to zaraz tutaj podjedziemy. Ale ci światełka mrygają. Tak. Tak, a tu moje koleżanka zamiast migają. Mi zawsze się wszystko mruga i pięknie. Zaparkujemy? Przywrócę cię? No. Dobry pomysł. Okej. Nie wiem, czy będę mogła wysiąść. Ale już wysiadłam. Dziwnym trafem. Dobra, i chodź tutaj, do tego punktu. W sumie ja chyba tylko muszę podejść. Tylko kto prowadzi? To jest najgorsze. Bo nie chodzi o to, tylko... Łodzią się cholernie trudno prowadzi, wiesz? Bo ona ja rozumiem, a... Nie skręca ci tak jak samochód. Ja nie lubię pływać łodzią, wolałbym, żebyś ty płynęła. Czy cała misja polega na tym, żeby uwolnić Steve'ki? Dokładnie, tak. Tak jak jest napisane. Dobrze, ja to jakbym napisów nie czytała, dzięki. No nie, no bo tam było coś napisane, nie? Ja nie czytam osobiście, bo ja pamiętam, że znam to na pamięć. Dlatego ci czasami wchodzę w słowo, kiedy... A patrz, osobno płyniemy. Płyń. Płyniesz? Płynę. I musimy wjechać na ten statek. To będzie jedna wielka ta misja. I patrz, zrób tak jak ja. Będzie szybko. What the fuck? Czemu pojawiłaś się przede mną? O, trochę Przejechałaś, tak. Przejechałam zakręt. Tak, wjedź na tą wjazd. Wiem, ciężko czasami jest utrafić, bo... Za pierwszym razem nigdy nie utrafiłem tutaj, widzisz? Za moim wjazdem. O! Już tyle bramy. Dajesz. Wierzę w ciebie. No to wysiądź o z tej, Boże. Okay. Wysiądź jest, z tej łódki. Jest problem z kamerą u mnie, oczywiście, jak zwykle. No, wykręć. Ten skuter w ogóle nie skręca. To
to no, bo dlatego ci mówi, wow, gdzie tam płyniesz? Chodź tutaj, podpłyń tutaj blisko, wysiądź z tego skuteru i wszystko w temacie. I podpłyń aha, czyli, sobie. Dobra. A ja myślałam, że mam jechać nim. Nie, no do skuter tylko po to, żeby podjechać tutaj, a to, że ja wjechałem, to wiesz. Dobra. Tylko pytanie, czy to podpłyń? Gdzie ty jesteś? A cię wywiało, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj, gdzie... Tu gdzie ja jestem, chodź. Tu jest najlepiej. Dobra, już jestem. Już jestem, przez moment się utopiłam. Spoko. Chodź, chodź. A, ale no. Co, no wysiądź, podpłyń. Nie musisz przecież być na skuterze. Nie, ale chcę jakoś ustawić to, żeby... No i do wody jestem. I można no podpływać? No tak, tak. No płyń sobie normalnie. Wsadem. Ło, nie widziałam. Jest to... Oj ty fene! Ty kurczę, będę miał cię na nagraniu, także pozdrawiamy serdecznie Fenę. Dobrze. Kto wie, kto to jest Fenę, ten dobrze. A kto nie wie, no to trudno. Dobra, chodź, płyniemy tędy, tutaj. Słuchaj, Marionka, tutaj, spójrz. Dobrze, ja płynę. W drugą stronę. Tu już jestem. No ja wiem, że ty jesteś, ja przed chwilą to byłam, ale znowu zaskoczyłam. Aha, rozumiem. No zaskoczyło mi się. No bo wiem, pływanie, o, tylko teraz wiesz co, będzie hardcore. O Jezu, wreszcie, wreszcie Marionka dotarła, no. Kurczę, a naprawdę ja nie umiem pływać. Chodź tutaj. Skocz sobie. Wszystko, bo my się będziemy otwierać kontenery i sprawdzać, gdzie są panie lekkich obyczajów. Dobrze, okej. I zabiję przy okazji wiarę, która tutaj, wiesz... Chodź, a zobacz. Skąd wiedział, gdzie one są? Bo... No bo patrz, chodź zobaczyć. Trójkąciki są, dobra. Patrz, widzisz tutaj na przykład. Wiem. A nie wiadomo, czy ona tu będzie. Patrz, co jest w środku. O, panie są, widzisz? Widzisz. Chodź teraz tutaj, bo tutaj jeszcze mamy. Chodź zobaczyć, co jest w tych kontenerach. Naprawdę, to będzie dobre. Spójrz w tym kontenerze, co jest. Tu są granaty na przykład. Ja sobie tutaj idę. I otwierasz, tak? Mhm. I co tam będzie? Uuuu! What the fuck, ja to biorę. Weź to sobie. Jeżeli może, to weź to. Ej, nie mogę wziąć tego. Ja też nie mogę wziąć. Widocznie się zbugowały, chodź. Bo ja też nie mogę wziąć. Teraz chodź tutaj. Idziesz? Idę. No. O! Muszę lalunię zabić. Widzę właśnie ją. Gdzie? Marionka, chodź tutaj. O, albo tędy, dobra, tędy, dobrze, proszę. O Jezu, ty no kręcisz. Wie, bo tam było bliżej. Otwórz sobie ten kontener i zobacz coś w środku. Dobrze. Dam ci, numer 3. Dam ci tą przyjemność. No i co tu jest? No okej. Okay. Domyśl się. Bez komentarza. Wow. Space. Odsuń się od niego, odsuń się od niego! No, dzięki, wiesz? Czuję, bo... Ktoś tu granatami śmiga! Nie wierzę! No, wiesz. Daj, no czemu? No nie działa mi to, nie mogę kolesia chwycić. Już. Dobra, ale nie mogę go chwycić, nie działa to. Chodź, idziemy do następnych kontenerów. Bo dopiero jeden kontener był, a mamy 4 takie znaleźć. To chodź za mną, idzie za mną? Dobrze, ja idę po swojemu, dobrze? Okej, idź po swojemu jak chcesz i chyba szybciej ode mnie będziesz, ups. Sobie tu otwieram. Tak, ty tam się otwiera? Aha. Okej. Next. Chodź tutaj teraz. Ale tutaj, to ja tutaj otworzę, dobra? O, ty tam za daleko poleciałeś. Ja otwarłem, znalazłem. Otworzyłem. No to otworzyłem. Jeju. I trzeci. Nie, to był ten. Chodź tutaj spojrzeć, co tutaj jest. Widzisz? To jest naprawdę chora gra. Nie da się jej ukryć. Idziemy do góry po schodkach. Tutaj niestety po schodkach musimy iść. Tak właśnie widzę. Oj, przygapiła mi. No, kobieta, chodź. I tutaj skaczesz na następne schodki. I jesteś. What the fuck? Nie to, nie on.
Strzelaj mi w głowę jak możesz. Fuck, co jest? Dobra, ja go dokończę, wykończę. No czemu nie chcę? No kurde, łap to. I jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Zabiłem go? Wow. Dobra, otwieramy ten. Nie chcę twój. O, za późno. Za późno, ale zobacz co jest w środku. Ojeju, czemu ja zawsze otwieram i one są w środku? Bo ci dziewczyny lubią? Nigdy się z tym nie spotkałem. Dobra, nie, tędy nie idziemy, idziemy do góry. Oh my goodness, kamera ćwiruje. Tutaj, tędy. Otwórz sobie to, a ja otworzę to, dobra? Dobrze, ja sobie otwieram. Jednocześnie otwieramy. Co masz? Ale broń. Broń? A zobacz... Ale nie można tego wsiąść chyba. Można, wejdź na to i naciśnij E. A zobacz co jest u mnie. To co było tamto, to było pikuś. Tutaj jest coś większego, kaliber dla Sadomaso. Dobra, wycofuję się z tego. I sprawdź sobie to. Widzisz to? Widzę. Tutaj jest jeszcze jeden. No tutaj, to otwórz go i to jest ostatnia. Dobra. A wiesz, że to jeszcze nie jest koniec misji, nie? Oj. To jest nie dopiero się. To jest dopiero połowa. Będziemy musieli jakoś zwiać z tego. Tak. Dobra, to idź tędy. Tak jak ja. Wow! Dobra, chodź, spadła. Spadło ci się, więc chodź tędy. I chodź tędy. I chodź na ten mostek tam do góry. Jesteś? No jestem za tobą. Bo ja cię nie widzę, wiesz, ja nie wiem, czy się zgubiłaś, czy lecisz za mną, nie wiem. Jak się zgubię, to ci powiem. Dobra. Tu na ten mostek chodź do góry i weź wyrzutnię rakiet najlepiej. Bo będziemy strzelać do wszystkiego, co tutaj płynie do nas albo leci. Dobrze, rakiet. To są rakiety? O, jest, mam. Witaj, maleństwo. O, widzisz ile celów jest? Tak, widzę. Śmigłowiec jeden, jeps. Trafię? Trafiłem! Strzał na ślepo i trafiłem. O, teraz nie trafiłem. A, dobra, zaraz już widzę. Jezu, udaje mi się jakoś strzelić. O, kurde! To ja byłem, przepraszam, nie trafiłem w no. Statek. No przepraszam ja cię bardzo. Masz! Nie strzelaj, nie. No, muszę się zamienić na te, no. Pięknie! Ej, skończyły mi się już te wyrzutnie rakiet. Nie fajnie. Ale ja już rozbiłam. Fajnie, dziękuję ci bardzo. Ja tu się zajmę tymi, co są na statku, dobra? A ty tam strzelaj do wszystkiego, co lata, jeżeli jeszcze coś lata. Dobra. Tam jeszcze lecą śmigłowce, patrz do góry, bo ja tego nie zestrzelę. No widzę, gdzieś... O, tu jest. A muszę sobie... Wow! Nie, to byłem ja. Wow, jeszcze więcej ich tu wleci. Maria, chodź, bo ja nie mam tego już. Ja też chyba nie mam broni. Nie, mam. Zabijam. A, no, come on. No oni sobie chyba jaja z tym robią. Ale w ogóle strzelam, chyba że już nie mogę strzelać. Oni sobie naprawdę jaja z tego robią. Ja tu miałem... Wyobraź sobie, że jak grałem solo, to miałem chyba nieskończoną ilość bazuki. Czy tam wyrzutni rakiet, whatever. Tu sam jeszcze. Dobra, tam strzelę do wszystkiego, co pływa, a ja tutaj zajmę się tymi. Bo oni jak wejdą na statek, to trzeba ich zabić, nie? No wiem, o co chodzi. To też mamy ten statek bronić, super. Tak. Fuck, nie biegnij tam, nie biegnij! Nie! Giń! Giń! No, pięknie. Już ci pomogłam. Okej, dobra, zabij wszystkich. A, jeszcze jedna osoba jest pod nami, wiesz? No, dobra, chodź teraz tutaj. Chodź do nich teraz. Idziesz do nich? Idę. Zobacz ile ich tutaj jest. A najlepiej właśnie, teraz będzie trudny wybór.
ponieważ oddajemy je za pieniądze, czy nie? Bo będziemy mieli pierwszy wybór w grze. Jak chcesz. Twoja decyzja. Mi to jest obojętne, bo na... Oha, tam do góry idziemy, słuchaj. Idziemy, chodź. Widzisz? Tutaj. Widzę. I teraz będziemy musieli ochraniać... śmigłowiec, wiesz, więc... pełne skupienie teraz musi być. Patrz, pa, nie weszła nawet do środka. Dobrze, a gdzie są ci źli? Patrz, tutaj płyną... Płyną a. Udało mi się rozbić. Pięknie, widziałem. Ale mam tylko jeden. A nieskończoność tutaj mam. No nieskończoność jest, nie mój żaby. O, udało mi się zatonąć. Patrz, a spójrz, jak namierzysz na kogoś, to masz zieloną wódkę, nie? Jak ona się stanie czerwona, to pocisk jest samonaprowadzający. Wiem. Aha, no to fajnie, że wiesz. Właśnie to odkryłam. To pomaga w cholerę, naprawdę pomaga. Bo później ze śmigłowcami i czołgami nawet będziemy strzelać, także... Jest... Wracamy, słuchajcie, będziecie mieli trochę dłuższy materiał u mnie, bo za to obcięło. Tak, po prostu za mało miejsca miałem, będę miał troszeczkę... No, ucięło, no co powiem. Miałem mało dysku na... Znaczy mało miejsca na dysku miałem. No i mało dysku. Tak, i po prostu, no jakoś się nagrywanie wyłączyło, prawda? Ale zaczynamy, ja włączam Escape. To ja Skype tak. też włączyłam. No i po prostu niszczymy wszystko, co tutaj nas jest w stanie... Znaczy wszystko, co jest w stanie zagrozić temu naszemu helikopterowi. Także staramy się strzelać do wszystkiego, co jest. Zresztą u Marionki, jak ktoś będzie oglądał Marionki, to będzie słyszał, bo ja mówiłem o tym, o cholera, nie nagrywam i coś w tym stylu mówiłem. Tak! Twój znak rozpoznawczy. Tak. To, że nie nagrało mi, prawda? No to jest masakra. Tylko z tego co widzę, to ten śmigłowiec też ma mało życia, nie? Mhm, oddałam jadą. No, come on. Bardziej strzelaj w te, co stoją, wiesz? Bo te, co stoją, są gorsze, bo one strzelają do tego śmigłowca. A te, co jadą, to tam, wiesz. Chociaż teraz sobie w nie strzelę jeszcze. Okej. Okay. Dobra, i teraz strzelamy w te, co są na budynkach, tak? Bo na budynkach tak. były. Nie tu strzeliłem. Ja też nie tu. Fuck. Yeah. No mówię, ja nienawidzę takich szczerze misji i to jest dla mnie wielka... Nie, że strata czasu, ale wielki wyczyn. Ja nienawidzę eskortować czegoś, bo to nie jest ode mnie zależne, czy coś dojedzie, czy nie dojedzie, a jeszcze przy okazji ja mogę sam... Dobra, i widzisz, powtarzamy misję znowu. Kurde, strzeliłam. Aha. Dobra, słuchaj, Marionka, po prostu ty sobie utnij to i dopiero daj sobie to, co wyjdzie nam. Żebyś nie miała za długiego materiału, bo to naprawdę nie ma sensu pokazywać, jak się z tym męczymy. Zwłaszcza, że to jest ostatnia misja, która... Spoko. Gdybym wiedział, że ona jest taka długa, po prostu nie spodziewałem się. Właściwie to nie spodziewałem się tego, że tyle nagrywamy już i... Tu jest ten problem największy. Ja to spocnę. Tak. Będziecie mieli tylko już to ukończone, no bo widzicie, jest było łatwo sterować razem w jeden obiekt, później ten efekt się wrażenie zwiększyć, później się dzieje się to, co się dzieje, że musimy powtórzyć. Dokładnie. Wow! Czemu ja nie zauważyłem, że ten... No przecież trafiłem w to. To ja też już trafiłam, to z opóźnieniem idzie, wiesz? Tak. Są jakieś lagi. Są i to potworne, wiesz? Bo ja widzę, mam nadzieję, że mi ten dysk starczy też. Ja widzę, jak mi dosłownie obraz przeskakuje, że w tej chwili jest w tym momencie łódź i za chwilę jest troszeczkę dalej, nie? Dobra, tutaj zaraz wyjadą. Pięknie. O, tutaj jeszcze... No. Pięknie. Już nie ma łodzi. Nie, jedna jest chyba pod nami, tak jest. Dobra, ja załatwiłem ją. Dobrze, załatwiłeś, okej, no to fajnie. Dobra. I teraz słuchaj, strzelaj do tych samochodów, co nie jadą, a stoją, wiesz? Bo te, co jadą, to chyba nie strzelają do śmigłowca, a te, co stoją, to strzelają. Dobra.
Bo powiem wam szczerze, tyle, że ja już mam na dzisiaj dość Saints Row'a dosłownie. Tak mi odmurzył mózg, że to jest nieporozumienie. Naprawdę. Ta, to ma wyprany mózg. Nie trafiłem, no jak? Teraz. Oboje chyba trafiliśmy z Tak, zauważyłem. Koła nie rozbrajasz te samochody. Dobra. I następny. Kurczę, jak grałem na singlu, to było lepiej, było łatwiej, nie było aż tak ciężko. Ja to przeszedłem chyba za pierwszym razem. A przecież robię to samo, co robiłem na singlu, więc ja nie... No tak, ale tutaj przy tych helikopterach... Super. Przy tych wieżowcach jest łatwiej zestrzelić nasz samolot. Tak, no niby jest w tym racji trochę, nie? I wystarczy ten błąd i... Jest po ptakach tak zwanych. Tak. I torpeda leci do naszego helikoptera. A zwłaszcza, że ten śmigłowiec nie nasz, ale ten, w którym lecimy, skręca i czasami tak. Przez przypadek najedziemy na śmigłowiec. Dlatego teraz nie strzelajmy, kurczę, bo on skręca. Nie, no, widzisz, co się dzieje? Trzeba strzelać, na przykład tutaj. O, tutaj. Oje. O, jeszcze dobra. Na przykład dobra, śmigłowiec. To uważaj z torpedami, bo jest blisko, zobacz, jak blisko jest. Tak, jest, widzę. Pięknie. Tego już nie będzie za długo. Teraz już powinniśmy dolecieć spokojnie do miejsca. No do miejsca zakończenia misji chyba. Ale głowy sobie nie dam obciąć. Ktoś dzwoni. O właśnie. Widzisz, masz coś, co do mnie należy. Tak. Zamierzam celów, ale nie wiem, są. Nie ma nikogo już. Już nie musisz patrzeć. Aha, super. Tylko pytanie teraz. Oddajemy im te dziewczyny, czy do siebie bierzemy? No jak chcesz, ja nie wiem. Bo teraz jeszcze bierzemy ciężarówką, jedziemy w odpowiednim kierunku, nie? Dobrze. I wtedy jak pojedziemy przykładowo w prawo... A to... jeżeli nie weźmiemy, to co będą robić? No właśnie, jest taka... Patrz, piszę ci. I dostarczenie, czytaj, nagroda, jednorazowa wypłata gotówki, a jak weźmiemy do siebie, to zwiększasz codzienny przychód gotówkowy. Chcesz raz dostać pieniądze, czy chcesz co chwilę dostawać, ale mniejsze pieniądze? Co chwilę mniejsze. O, to jedź prosto. Skręć w prawo, teraz. Jezu, to ciężkie. Tak, to ciężko, tutaj się steruje tym. Teraz w lewo skręć, w lewo. O, pięknie. I jedź cały czas prosto tam do tego znaczka. I to będziemy mieli większe po prostu przychody. I widzisz, to jest ten pierwszy, to co ci mówiłem, ten pierwszy wybór. Możesz zrobić tak lub tak, nie? No, to jest fajne. No. I to nie... No i misja ukończona, bo tylko chodziło o to. Super, no to... Żegnamy się! Tak, bo ja już mam dosyć. Ale nie, jeszcze obejrzymy to. Kurzyliśmy go i to porządnie. Tak. Tak, zielona masko. O właśnie, ta właśnie gada o tym, że wojsko wjedzie do miasta. Ukończone. Tak, kontynuuj. Dobra, słuchajcie, udało się wreszcie. O, proszę państwa, odcinek będzie ponad godzinny, godzina 20 na pewno, albo godzina na 10. No, po małych... ja będę musiała go trochę tam go obciąć. Tak. Pobawisz się tam z tym, bo ja mówię, ja na przykład nie ma tego pierwszego naszego faila, bo no ucięło mi przez to, że nagrywanie się skończyło. Zdarza się. No zdarza się. Shit happens. Dokładnie, nie spodziewałem się. Po pierwsze nie spodziewałem się, że tak długi będzie materiał, a po drugie zapomniałem sprawdzić w ogóle ile miejsca mam na dysku. No dobrze, to ja tak myślę, zapisuję tutaj tą część. No, zapisz sobie, bo ja mam grę wstrzymaną i nie mogę ja zapisać znowu. Nowy plik. By zapisać. Zapisywanie. Okej. Enter by nadpisać, tak. To ile my mamy tego przejścia już? O. Tu się zdziwisz, bo już 42%.
Dobra, no to w takim razie słuchajcie, zapisaliśmy sobie grę. Może na chwilę zdjąć Escape, o właśnie, żebyśmy mogli się pożegnać. Tak, jest, zdjąłem właśnie. No to słuchajcie, no to w takim razie mam nadzieję, że wam się będzie ten odcinek przyjemnie oglądał, ponieważ ten odcinek był dosyć... długi i ciekawy. Ekshibicjonistyczny też. Tak. A ta pani biegnie w miejscu, widziałaś to? Ojeju. Chyba się poraziło, ojej. Biedactwo. I tym akcentem... pozytywnie. Dlaczego ich taserem? Jakim laserem? Tym... taserem. Taserem? Czy się taser nazywa? Tak. Bo radzisz i prądem. Tak. No to tak lubię, wiesz. Fajnie padają. No to tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak, ja jestem Sato HD i ze mną jest... i Marionka przy mikrofonie. Żegnam was ciepło. Do zobaczenia. Pa. Cześć. Hej.